Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie w ten majówkowy wieczór. Cieszę się, że chcecie go spędzić tutaj właśnie, a nie przy grillu i kiełbasce, chociaż to wcale się nie wyklucza. Jak skończymy, to jeszcze będzie dobra pogoda na pewno. Słuchajcie, to, że zacząłem od tego, że jest dzisiaj majówka, to też nie przypadek, bo to, że majówka, to znaczy, że rozpoczął się maj, a że nowy miesiąc to nowy temat naszych rozważań dzisiaj. Więc moi kochani, myślę, że nie trzeba być wielkim myślicielem i się dużo domyślać, jaki dzisiaj temat powinniśmy podjąć w maju, prawda? Więc warto, myślę, że ten miesiąc, tak jak to sama nazwa wskazuje, Maryjny, poświęcić Matce Bożej, bo podczas wszelkich naszych rozważań o Panu Bogu nie może zabraknąć tej, która doskonale to prawo Boże i wolę Bożą wypełniała. Moi drodzy, natomiast trzeba zacząć od początku, to znaczy przyjrzeć się temu, co o Matce Bożej my w ogóle wiemy. Bo to nie jest wcale takie oczywiste. To znaczy dużo rzeczy, które my na co dzień słyszymy o Matce Bożej, to jest dużo tradycji, dużo różnych rzeczy. Natomiast ja bym chciał się dzisiaj skupić na tym, co Pismo Święte o Matce Bożej mówi. I gdybyśmy zaczęli właśnie Pismo Święte sobie studiować powolutku, rozpoczęlibyśmy taką analizę tego, co tam się znajduje, to okazuje się, że o tej Matce Bożej wcale tak wiele nie ma. To znaczy, nie tak wiele, jakbyśmy chcieli, żeby było, bo pewnie więcej tekstów znaleźlibyśmy o świętym Piotrze, świętym Pawle, więcej tekstów byśmy może znaleźli o innych postaciach z Pisma Świętego, o apostołach może jeszcze, niż o Matce Bożej. A jak rozpoczynamy naszą modlitwę, jak rozpoczynamy chociażby litanie do wszystkich świętych, to pierwsze wezwanie, jakie tam się pojawia, to jest święta Maryjo, módl się za nami. My dzisiaj w Kościele mamy kilka dogmatów ustanowionych w związku z Matką Bożą, o jej wniebowzięciu, o niepokalanym poczęciu. Czyli Matkę Bożą przez Kościół zostaje ona wyniesiona do tego stanu, w jakim my dzisiaj ją znamy, czyli Królową Nieba i Ziemi, Królową Wszechświata. Natomiast w Piśmie Świętym, i na tym się bym chciał skupić, pokazuje nam się ona jako zwykła, normalna kobieta. Czy ja jej umniejszam przez to? W żaden sposób nie. Kiedy mówię o Maryi, że jest normalną, zwykłą kobietą, to wskazuje na to, że jest możliwe żyć tak jak ona. Bo Maryja, chociażbyśmy tego bardzo chcieli, chociażbyśmy się bardzo starali, to nigdy nie jest i nie będzie boginią. Mamy jednego Boga. Maryja zawsze pozostanie tylko człowiekiem. Co, jak poznajemy Matkę Bożą? Poznajemy ją w Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy co robi? Słuchajcie, modli się. Maryja się modli i pojawia się Archanioł Gabriel, aby zwiastować jej wielką radość. Mówi do niej: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Czyli zdrowaś Mario, witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Maryja zmieszała się na te słowa, mówi ewangelista Łukasz. Ja to kiedyś już tłumaczyłem, nie wiem czy tutaj, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, bo my, zwiastowanie anielskie nam się kojarzy z takim pięknym wydarzeniem. Mi też, przyznaję szczerze. To znaczy, przychodzi anioł, słoneczko świeci, w ogóle wchodzi do domu, rozmawia, fajna atmosfera. To jest tak samo niesamowite dzisiaj, jak kiedyś. To nie jest tak, że kiedyś aniołowie to sobie przychodzili do ludzi i tak sobie rozmawiali. Nie, nie. Ludzie żyli tak samo jak my. I to, że my mówimy czasy i tak dalej, to jest margines. W pojęciu człowieka było bardzo dużo tych samych rzeczy. Więc to było coś niesamowitego. Co więcej, dużo więcej rzeczy kiedyś było niesamowitych, takich,
które my dzisiaj potrafimy wytłumaczyć. Burza była na przykład. Już wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje. Nadprzyrodzone zjawisko. My dzisiaj możemy dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Więc Maryja sobie siedzi w domu i słyszy, że ma zostać matką Boga. Każda pani może się wczuć w tę sytuację. Maryja, zaraz, słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Zostałabyś matką Boga, dobra? Jak to? O co chodzi? Dlaczego? Ona pyta też, zobaczcie. Nie mówi, dobra, okej. Nie, pyta tak, ale jak to się stanie? Skoro nie znam męża. Czyli jak to będzie? Po ludzku wiemy, jak to się dzieje, jak ma być dziecko. Jak to będzie? Spokojnie. Pan Bóg się wszystkim zajmie. Spokojnie, krewna twoja Elżbieta też jest w stanie błogosławionym. I wtedy Maryja mówi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. To jest taka krótka scena, można powiedzieć, taka lakoniczna, a wskazuje i daje nam obraz tego, jak Matka Boża te słowa Boga pojmowała. Dla niej znak, który anioł jej pokazuje, objawia, to jest coś takiego pełnego zaufania, ta postawa. I moi drodzy, właśnie spróbujmy się jeszcze wczuć tę sytuację, bo Maryja była po słowie z Józefem. Mówi Pismo Święte, że byli po pierwszym ślubie tak zwanym. W Izraelu ślub miał takie dwa etapy. Pierwszy to było takie, no dajmy na to dzisiaj narzeczeństwo, chociaż to się nazywało już ślubem. I to był pierwszy ślub taki na rok. Chodziło o to, że żona przysięga mężowi, że już będą ze sobą, natomiast przez ten rok ten przyszły mąż miał zbudować dom, zebrać odpowiednie fundusze, żeby taką żonę do siebie, do domu przyjąć. I mówi Pismo Święte, wpierw nim zamieszkali razem. Stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. To znaczy, zdziało się to w tym roku, kiedy już sobie ślubowali, ale nie zamieszkali jeszcze razem. I co myśli sobie Matka Boża? No bo co musiała myśleć? No nie wiem, co ona myślała, ale tak próbuję wejść w ten tok myślenia. Pan Bóg do mnie przychodzi i mówi, że będę w stanie błogosławionym, że będę brzemienna. A co z tym moim mężem? Drogie Panie, wyjaśnijcie swojemu mężowi czy narzeczonemu, że anioł do was przyszedł. Wiecie? Powodzenia. Trzeba będzie wypatrywać gwiazdy przez okno wtedy. I znowu, to nie jest coś takiego, że a kiedyś to takie rzeczy się działy. No nie działy się takie rzeczy kiedyś. Dzisiaj się nie dzieją i się kiedyś nie działy. Jedna się taka wydarzyła. To, że Pan Bóg się o świętego Józefa zatroszczył, to my później wiemy z Pisma Świętego, że pokazywał mu się w snach, że mu wszystko to po kolei wyjaśniał, że święty Józef też tę rolę musiał przyjąć. Ale my to wiemy z perspektywy. Matka Boża dostaje zadanie i albo je wypełniasz, albo nie. Moi drodzy, tutaj po ludzku się nic nie zgadzało. Tu nie ma dobrego wyjścia. Można odmówić Panu Bogu, nie spełnić Jego woli, albo przyjąć Jego wolę i pomieszać sobie wszystko w życiu codziennym. Ja to mówię w ten sposób, bo czasem się zdarzają takie sytuacje u nas, że mamy sytuację bez wyjścia. Nie ma co zrobić. Jak to rozwiązać? Nie ma dobrego wyjścia. Tutaj pójdę w tę stronę, pomieszam sobie z Panem Bogiem relacje, pójdę w drugą stronę, pomieszam sobie z ludźmi relacje. Matka Boża daje taką małą podpowiedź. Nie mieszaj z Panem Bogiem. Bo tutaj Pan Bóg będzie sobie radził. On sobie poradzi ze wszystkimi problemami. I nawet z takim, można powiedzieć, no bo co sobie Józef pierwszy co mógł pomyśleć? No zdradziła mnie. Pierwsza myśl, jaka się pojawia. No nie to, że anioł przyszedł. To był mądry facet.
I po ludzku było pomieszane. Ale Pan Bóg się o nią zatroszczył. Pan Bóg się troszczy o tych, którzy Mu ufają. Mówi modlitwa: Jezu, ufam Tobie. I to nie jest takie rzucenie na wiatr. Jak chcesz, żeby Pan Bóg cię prowadził za rękę, to On to zrobi. Ale jak dziecko się będziesz wyrywać, mama puść, to puści, bo jesteś wolny. Co robi Matka Boża, jak się dowiaduje o tym, że będzie Matką Boga? To, że ją to przerastało na pewno, to nie ma wątpliwości, ale co pierwszy robi? Biegnie do swojej krewnej, żeby może sprawdzić, czy to prawda, co anioł mówił, ale najważniejsze, żeby się podzielić tą radością. I to jest też coś niesamowitego, że nie chce siedzieć w domu, tylko w ciąży biegnie 70 km w góry pieszo, żeby się podzielić radością ze swoją krewną. Elżbieta to była troszkę wyżej postawiona osoba, to znaczy to była żona kapłana Zachariasza, starsza też od niej, jej ciotka, więc no, tak wyżej postawiona, a wita ją słowami: błogosławiona jesteś między niewiastami. To też z natchnienia Ducha Świętego takie słowa wypowiada. Więc to też pokazuje, jakie my też do Matki Bożej mamy zadanie, to znaczy jakie odniesienie powinniśmy mieć. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Moi drodzy, dalej Pismo Święte zaznacza i pokazuje nam hymn Matki Bożej, tak zwany Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana, wypowiada w uniesieniu Ducha Świętego Matka Boża. Tam pojawia się bardzo dużo tekstów ze Starego Testamentu w tym Magnifikacie. Ci, którzy badają Pismo Święte, mówią, że Matka Boża najpewniej znała bardzo dobrze Stary Testament. Niektórzy nawet ze starszych badających Pismo Święte mówią, że ona znała je na pamięć. Te teksty, które obowiązywały w judaizmie. Czy tak było, czy nie, tego dzisiaj nie wiemy. Natomiast w tekście, który wypowiada, znajduje się wiele odniesień do Starego Testamentu. Czyli bardzo swobodnie się tymi tekstami posługiwała, żeby wypowiedzieć w uniesieniu Ducha Świętego takie słowa. I moi drodzy, później widzimy Matkę Bożą, kiedy jest ofiarowanie, to znaczy Boże Narodzenie najpierw jeszcze. To też nie jest ciekawa sytuacja. Boże Narodzenie dzisiaj to piękna karteczka, jak Matka Boża taka z pieluszką w ręku i Święty Józef z takimi aureolkami siedzą i osiołki się im kłaniają. I tam jest tak ładnie i śnieżek jeszcze pada. Piękny ten obrazek, ale strasznie wyidealizowany. To się działo w stajni czy w grocie, to dajmy na to, jak ktoś tam, ustalmy, że na razie na potrzeby, że w stajni, tam gdzie siedziały zwierzęta. Jak jest tam, gdzie siedzą zwierzęta? Śmierdzi. Czy to jest dobre miejsce dla niemowlaka? No nie, to nie jest dobre miejsce dla niemowlaka. Czy żłób, czyli miejsce, w którym się karmi zwierzęta, to jest dobre miejsce dla niemowlaka? Nie, to nie jest dobre miejsce dla niemowlaka. I Matka Boża, zobaczcie, drogie Panie, ja dzisiaj będę Was wzywał do tablicy, ale znowu, wczujcie się w sytuację, że macie na rękach swoje dziecko, które ma 2 godziny życia za sobą i nie możecie mu zapewnić dobrobytu w tym momencie. Nic nie możecie mu zapewnić, bo nic nie macie. I z taką sytuacją się mierzy Matka Boża. Więcej. Wierz, że to jest Pan Bóg. Jest taka kolęda, która taka nowa, nie taka tradycyjna, taka z takich nowych, że nie ma ani łyżki, ani miski, ani kocyka do kołyski. Jak ty się, Matko Boża, z tym czujesz? Takie pytanie w tej kolędzie się jakby zjawia. No każdy rodzic chce, czy to dziecko ma 2 dni, czy 25 lat, chce mu zapewnić jak najlepiej wszystko. Tym bardziej, że gdzieś z tyłu głowy i w perspektywie, oprócz tego, że Matka Boża rodzi to dziecko, to jest jeszcze dziecko Pana Boga.
I tutaj trzeba się z tym czasem zmierzyć. My mówimy, o Matka Boża, to ona jest taka święta, bo miała tak piękne, sielankowe, Pan Bóg ją prowadził. No, litości. No nie jest wcale takie różowe życie i łatwe. To są trudne decyzje. To są wybory, które potrafiły zniszczyć dotychczasowy, taki sielankowy właśnie czas. To jest dramat takiego rodzenia w miejscu, które jest nieprzydatne i nie zaadoptowane do tego, żeby tam dziecko się pojawiło. Później Pismo Święte, Ewangelia Mateusza, ucieczka do Egiptu, bo ktoś czyhał na życie Pana Jezusa. No dzisiaj jesteśmy w takich czasach i dobrze, że o dzieci się bardzo dba. Dziecko ma czasem 8 lat i mama mówi, nie, do sklepu ty nie wychodzisz, ty jak będziesz miał 15, to może ewentualnie do osiedlowego pójdziesz. A tu jest dzieciątko, tam ma te 3 miesiące czy pół roku i jedziemy do Egiptu na ośle przez pustynię. To jest nadal sielankowe życie? No nie jest. Do kraju, którego nie znali. Nie znali języka, nie znali miejsca, nie wiedzieli, gdzie idą. No pójdźmy, przeprowadźmy się do Egiptu. Znowu jakby chcę pokazać, że Matka Boża jest właśnie takim herosem. Takim ludzkim. Że ona sobie z takimi rzeczami radzi. Ma świętego Józefa. Dzisiaj można by było też o nim dużo powiedzieć, bo dzisiaj jego wspomnienie w kościele, ale będzie na to też czas kiedyś na pewno. Dzisiaj skupmy na tej postaci, bo to jest kobieta niezwykle silna. Powtarzam jeszcze raz. Bez boskich umiejętności, cech. Tylko na ludzkich, takich jak my, się opiera. I potrafi to przeżyć. Po powrocie z Egiptu trzeba było się zająć wychowaniem. Nikt się matką nie rodzi. Mama moja mówi, nas jest czwórka, że pierwsze to się tak właśnie człowiek uczy wszystkiego, ale tak się stara. Drugie to tak już trochę, a trzecie to już samo się wychowuje, albo ci starsi wychowują. No jakoś tak już tu idzie. Tu nie było prób i błędów. Syn Boży jest jeden. Czy można było źle wychować Syna Bożego? Takie pytanie. No, to jest retoryczne, bez odpowiedzi. Jedno jest pewne. Na matce, w sercu, taka odpowiedzialność spoczywa. Co będzie, jak ja źle to zrobię? Co będzie, jak ja mu nie zapewnię dobrego startu? Jak ja mam się nim zajmować? Pismo Święte mówi tylko, bo w tym dzieciństwie Jezusa jeszcze widzimy Matkę Bożą przy ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni, kiedy słyszy od starca Symeona, że jej serce przeniknie miecz boleści. Później ją widzimy, gdy Jezus ma 12 lat i gubi się w Jerozolimie podczas świąt i oni go szukają ze stresem. To też była straszna sytuacja. Zgubić Jezusa w tłumie ludzi na 3 dni. Ludzie, by się niebo i ziemię przewróciło, żeby go znaleźć. Dzisiaj policja, psy szukałyby wszystko, helikopter by latał. 3 dni go szukali. Nie wiadomo, gdzie człowiek zniknął. I mówi Pismo Święte tylko tak, a Maryja zachowywała te wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu. Koniec. Tyle o wychowaniu. Tyle o całym dzieciństwie Jezusa. Tyle o tym etapie życia, w którym matka jest najważniejsza. Więcej nie ma. Pytanie, czy więcej nam jest potrzebne. Moi drodzy, Pismo Święte jest tak skonstruowane i to objawienie Boże jest tak ponazywane, żeby nam to wystarczyło. My możemy obraz tej matki na tym zbudować. My możemy na obraz matki na tej bazie spojrzeć i warto to zawsze robić. Później jeszcze Matka Boża się pojawia w Kanie Galilejskiej, kiedy mówi Jezusowi, aby pomógł młodym w zapewnieniu gościom dobrej zabawy. Później jeszcze tylko raz widzimy ją podczas rozmowy, kiedy mówi, aby Jezus do niej przyszedł, bo ludzie zaczęli mówić, że on odszedł od zmysłów.
I ona mówi, żeby wyszedł do niej. On mówi, oj nie, matką moją i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Można by było dłużej na tym się skupić, ale nie w tym teraz rzecz. Może będzie na to czas. I widzimy Matkę Bożą na końcu. Podczas ostatnich chwil życia Pana Jezusa. Facet ma 30 parę lat. Uznają go za zbrodniarza, największego zbója. Skazują go na śmierć. I matka musi na to patrzeć. Wiedząc o nim, to co my dzisiaj o nim wiemy. Że to niesprawiedliwy proces. Że to Bóg. Że to prawdziwy Syn Boży, Chrystus, pomazaniec. I z tym trzeba żyć. My dzisiaj wiemy, że ta historia się dobrze kończy, to znaczy, że Jezus zmartwychwstaje, że my o Matce Bożej wiemy, że ona z uczniami w Wieczerniku przebywała, że czekała na Ducha Świętego, że później jest czczona, że te proroctwa z Starego Testamentu się w niej spełniają. Ale na chwilę się zatrzymajmy na tym Wielkim Piątku. Tu znowu nie ma łatwego momentu. Tu znowu nie ma łatwych decyzji. No co zrobić? Co może kobieta zrobić? Jak tu wielcy usiedli, faryzeusze, Piłat, ach, ciach, ciach, człowieka nie ma. Co? To jest totalna bezsilność. I moi drodzy, w takich momentach po raz kolejny u Matki Bożej i tego się trzeba uczyć, tego zaufania. Jeszcze raz tylko, żeby to podkreślić. To nie było łatwe życie. I Matka Boża, zgadzając się na to, wiedziała o tym, że to może nie być łatwo. Zostać Matką Boga, zostać Matką tego, który ma zbawić świat. Ale chce to zrobić. Pan Bóg ją do tego powołał. Moi drodzy, spójrzmy na to, na ten dzisiejszy świat. Nie jest łatwo spełnić Boże powołanie. Czy łatwo jest być rodzicem? W żadnym wypadku. Czy łatwo jest być mężem wiernym czy żoną? W żadnym wypadku. To jest trudne. Ale Pan Bóg nas do tego powołuje i chce nas w tych trudnościach wspierać. Czy łatwo być chrześcijaninem? Trudno. Bardzo trudno spełniać Boże wskazania. Ale Matka Boża nam pokazuje, że to jest możliwe. Że jest możliwe wychować dziecko, przeżyć ten trud, przeżyć trudne momenty. Śmierć pokazuje, że to jest możliwe. I jeżeli czasami Pan Jezus wydaje nam się, że no On jest, był, będzie Bogiem, że to życie Jego zawsze było tym naznaczone. I może czasami się nam wydaje ten wzór Jezusa niedościgniony taki, że On jakoś tak w tych Bożych cechach jednak miał oparcie. To możemy spojrzeć na świętych, na Matkę Bożą, na apostołów, na późniejszych świętych. Oni nam pokazują, że można to zrobić, że można przejść przez życie zgodnie z Bożą wolą i Bożym powołaniem. Nie będzie to łatwe, ale jest owocne. Myślę, że każdy z nas, bo Matka Boża może się wydawać dobre naśladowanie dla kobiet. Nie. Każdy z nas się może w tej postaci odnaleźć. Bo któż z nas nie ma problemu z odnajdywaniem Bożej woli, ze spełnianiem jej, z trudnymi momentami w życiu. Z tym, że może po ludzku nam nie wychodzi, się możemy w tych postawach i w takich momentach u Matki Bożej świetnie odnaleźć. Warto to zrobić, szczególnie w tym miesiącu. No, ciężko dzielić to wszystko na takie jakieś czas, że w tym miesiącu to Matce Bożej, w czerwcu to Sercu Jezusowym. To jest takie trochę sztuczne. Natomiast Kościół nam daje to po to i czasami daje nam. Dzisiaj jest 1 maja, dzień świętego Józefa Rzemieślnika. Po to, żeby sobie przypomnieć,
że ja mam takiego patrona, że ja mogę się do niego odnosić. Do Matki Bożej możecie się odnosić zawsze. Nie powiem, że szczególnie w maju, bo to jest nieprawda, zawsze. Ale Kościół nam daje taki czas, żeby sobie o tym przypomnieć. I my będziemy sobie przez ten miesiąc o tym przypominać. O tym niełatwym, ale pełnym spełniania Bożej woli w życiu. Moi drodzy, warto, jak ktoś tę historię tak nie zna ich do końca o Matce Bożej jeszcze, to warto sobie przypominać, wziąć Pismo Święte, Ewangelia Łukasza i Mateusza, same początki tych Ewangelii, a w Ewangelii Jana jest dopełnienie tych wszystkich historii, bo ostatnie słowa, jakie do Matki Bożej są wypowiadane, to oto Syn Twój, oto Matka Twoja. To jest koniec Ewangelii świętego Jana. To znaczy w historii związanych z Matką Bożą. Moi kochani, na tym was dzisiaj zostawiam na modlitwie do Pana Jezusa. Czy i jak, czy możemy się modlić do Matki Bożej, czy nie zaniedbujemy przez to Pana Jezusa? Zawsze jak ktoś mnie o to pyta, że tak, czemu ty się modlisz do Maryi, to tutaj Pan Jezus jest Bogiem, a nie Maryja. Ja wtedy zawsze mówię tak, no słuchaj, jak się szanuje kogoś mamę, to się szanuje też tego człowieka, prawda? Jak ktoś by nie szanował mojej mamy, no to ma ze mną do czynienia wtedy, więc nie chciejmy mieć do czynienia z Panem Jezusem, słuchajcie, bo to nie jest dobry pomysł, więc uczcijmy Jego Matkę tak, jakbyśmy chcieli, żeby uczcili też naszą i my byśmy chcieli czcić też innych mamy. Bo mama, jak mówi żydowskie przysłowie, jest tylko jedna, więc na tym zostańmy. Modlimy się.